Marzena Rogalska o kulisach odejścia z TVP. Już wszystko jasne. Plotki dzisiaj, 27 sierpnia, 11.04. Udostępnij, komentuj. 19. Marzena Rogalska kilka miesięcy po odejściu z TVP zabrała głos na temat swojej decyzji. Zdradziła, czy żałuje, że ją podjęła. Odsłoniła też kulisy sprawy i powiedziała o ryzyku. Raz na zawsze ucięła także pewne spekulacje. Reklama wieść o odejściu Marzeny Rogalskiej, sprawdź, z TVP była prawdziwą sensacją. Była gwiazdą Pytania na śniadanie, w stacji pracowała od 12 lat, widzowie ją lubili, wydawało się, że i ona czuje się doskonale w takim formacie. A tu taka niespodzianka. Decyzję o zakończeniu współpracy z telewizją publiczną dziennikarka przekazała we wpisie na Instagramie. Okazało się, że do podjęcia takiego kroku zainspirował ją strajk mediów, który odbył się pod hasłem Media bez wyboru. Dlaczego Rogalska odeszła z TVP? Reklama później wielokrotnie pytano ją o szerszy komentarz w sprawie odejścia z TVP. Teraz przy okazji prezentacji jesiennej ramówki TVN, w której to stacji Rogalska ostatnio znalazła zatrudnienie, temat powrócił. Stanowczo zdementowała, że propozycja pracy z TVN pojawiła się jeszcze zanim rzuciła posadę w telewizji publicznej. Zapytano ją o to, czy nie pojawił się u niej żal po odejściu z TVP. W końcu była związana z tą stacją przez kawał zawodowego życia. I dodała, że włodarze telewizji pod przewodnictwem Kurskiego nie mieli takich argumentów, które przekonałyby ją do pozostania w TVP. Marzena Rogalska potwierdziła najgorsze, a teraz takie wieści. Nie zdążyliśmy pomóc. Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Więcej o newsu w gwiazdach, ekskluzywne materiały wideo, wywiady i kulisy najgorętszych imprez znajdziecie na naszym Instagramie. Pomponik.pl udostępnij, komentuj. 19. Dowiedz się więcej na temat Marzena Rogalska, TVP, reklama, zakupy.